Chwała bracia, chwała Bogu, bracia, siostry. To, że tu dziś znaleźliście się, czy na tym czasie Dni Skupienia Pamiętania, to nie jest żaden przypadek. Tak jak wczoraj brat Romek modlił się, to nie jest żaden przypadek, że ktoś postawił, że Pan postawił kogoś na Twojej drodze życia, jakąś osobę. To na pewno nie jest żaden przypadek. Tak jak słyszeliśmy wczoraj w świadectwie Mirka, to nie był przypadek, że brat Paweł Szarzec akurat w tym momencie, gdy on wyszedł po tych trzech piwach uchachany, stanął na jego drodze. Pan go postawił. To nie był przypadek. Chciałbym się również podzielić, jak i mnie Pan wyrwał z wielkiego bagna, w jakim od dziecka byłem wychowany, a potem sam tkwiłem. Wywodzę się z rodziny bardzo alkoholowej, z pokolenia w pokolenie. Alkohol panował w wielkich ilościach. Lał się strumieniami. Sam byłem wychowywany w takim domu. Od najmłodszych lat mówili, że alkohol wyssałem z mlekiem matki. Zaczynało się niewinnie w domu, bo to miało być tylko jedno wino na wieczór w sobotę, potem już piątek, sobota, niedziela, potem już dochodziła butelka wódki, a potem czemu nie cały tydzień? A czemu tylko jedna butelka wódki? Tak się działo w moim domu. Takim byłem wychowany w środowisku. Od najmłodszych lat wpajali we mnie, jak to myśleli, może dobre wartości, ale to nie były dobre wartości. Tak jak tu na tym zdjęciu widać, mały Krzysiu, który miał roczek, już mu przykładano butelkę wódki do ust. Wiśniówki, tak na słodko, żeby się nie zraził na początek. Jest wiele innych jeszcze zdjęć z kuflem piwa. Mówili, wow, przystał się do tego kufla, nie może go wyrwać, nie można oderwać od jego ust. W takich wartościach mnie wychowywano. Tak dorastałem. Milicja, awantury, a wiadomo, co alkohol niesie. Pożądliwości, zdrady, wujki, ciocie w domu. Były takie noce, że nie było się gdzie położyć do łóżka. A wiadomo, co w tych łóżkach się działo. W szkole koledzy się śmiali, bo słyszeli od swoich rodziców, co moi rodzice w gospodzie wyprawiali. Było ciężko. Może jedzenia nie brakowało, bo tam był sklep pod domem, zawsze można było na zeszyt zajść wziąć. Nie głodowałem, ale dorastałem w takich wartościach bardzo złych. W domu przyjeżdżali klienci, bo ojciec miał swój warsztat, wiadomo, alkohol z Peweksu w tamtych czasach, żeby kolejkę załatwić termin. Ale gdzieś zaczynało też już potem brakować aby pieniędzy. No, pojawiało się wszystko, to jak Mirek mówił, poza lepikiem nic, wszystko brał. Był denaturat, były wody kolońskie rozcieńczane, wszystko się piło. Rozpuszczalniki do farb również. Nie wąchało, ale się wypiło. Jako 10-letnie dziecko moja mama prawie zapiła się na śmierć. Z medycznego punktu widzenia praktycznie nie miałaby prawa już żyć. Piła wszystko, powiem. Jednego wieczoru, myślę, że to jest piwo w takiej lampce nocnej, tam było 5 rodzajów rozpuszczalników do farb wymieszanych, żeby fajnie sreberka pływały. Wypiła tego połowę. Trafiła do szpitala, wtedy ważyła 30 parę kilo. Lekarze powiedzieli, trzeba przynieść ubrania do trumny, bo nie ma szans. Wszystko odmówiło posłuszeństwa, nic nie pracuje. Ale wtedy sami lekarze stwierdzili, że wydarzył się cud. Wszystko wróciło do funkcji, życiowe funkcje odżyły. Nerki, wszystko zaczęło pracować, serce, niepotrzebne były aparatury. Wtedy pierwszy raz mama się zdecydowała na terapię odwykową. Pojechała do Ligoty. Wtedy jako 10-letnie dziecko powiedziałem, w moim życiu nigdy nie będzie alkoholu. Zaprzysięgałem się ze łzami w oczach na różne rzeczy. Nigdy w moim życiu nie będzie alkoholu. Poznam żonę, narzeczoną pierwszą żonę i nie będzie alkoholu. Mój dom będzie inaczej wyglądał. Tak się zaprzysięgałem. Ale życie mnie sprostowało dosyć szybko. Za kilka lat już pierwszy raz leżałem napity do syta, posikany, narobione spodnie. Obudziłem się, nie wiedziałem, co się wydarzyło. I tak zaczęło się toczyć. A zaprzysięgałem się na różne rzeczy, że nie będzie alkoholu. Szybko to zostało sprostowane. Przeciwnik przyszedł, zasiał złe ziarno. Mama nie piła przez kilka lat, urodziła się siostra, brat i powtarzała, że dla niej jedno piwo to za dużo, a wiadro za mało. Myślę, jak wiadro za mało? Dla mnie wiadro to było za dużo, a piwo za mało.
Nigdy tego nie rozumiałem, ale po kilku latach wróciła do picia. Wzięła to jedno piwo. I to jedno piwo już było za dużo, a wiadro było za mało. Popłynęła znów w długą, jak to się mówi. Ojciec, było parę, powiem, lat krótki i ojciec wyjechał do refrenu pracę, że był taki spokój w domu, gdy mama też nie piła. Ale szybko wrócił, ojciec zajął się okultyzmem. Zajął się wahadełkiem, zaczął wierzyć w to, co ten kawałek mosiądzu mówi. Zaczęło się tak niewinnie. Zaczął sobie coś tam kręcić, że czy dobrze tą część poskładał w samochodzie? Okazało się, że dobrze. Diabeł przyszedł jak anioł światłości. Tak niewinnie się zaczęło. Tak delikatnie, tak dla zabawy było tylko. Ale zaczął chodzić jak lew ryczący. Zaczął okłamywać, zaczęły się dziać złe rzeczy. Ten kawałek mosiądzu zaczął mówić kłamstwa. Ja to wiedziałem, że to nie jest prawdą, ale ojciec zaczął w to mocno wierzyć. Tak niewinnie w to wszedł, tak dla zabawy. Ale diabeł przyszedł jak lew ryczący, zaczął okłamywać, zażynać. Zaczęły się złe rzeczy w domu dziać. Doszło do rozwodu pomiędzy rodzicami. W tym czasie też jeszcze byłem we wojsku. Z wojska na przepustkę przyjeżdżałem tylko, żeby wytrzeźwieć. Żeby trochę wątroba odpoczęła. Widziałem wielkie złe rzeczy. W domu pojawili się nowi partnerzy rodziców. I znów policję. W tym czasie, w wcześniejszych latach milicja, teraz policja. Różne bijatyki, takie rzeczy się działy w domu. Mama też zaczęła tam czytać jakieś horoskopy. Sam do tego sięgnąłem. Przeczytałem kilka razy, może kilkanaście. Coś, jeden horoskop się wydawał, wow, to jest prawda, fajne, fajne. Tak niewinnie się zaczęło, jak anioł światłości. Tak niewinnie, tak dla zabawy było przeczytane, kilkanaście razy. Ale gdzieś to może odrzuciłem, bo tak... Ale gdzieś pewnego wieczoru, pewnej nocy, wtedy prowadziłem jeszcze swoją działalność gospodarczą, naprawiałem samochody, usłyszałem nocną audycję, jak jakiś tam cudowny wróżbita powiedział, że ci, co są spod znaku raka, zodiaku, nie osiągną wiele w życiu. Przeciw mnie zasiał złe ziarno. Zasiał chwasta. Ta jedna audycja tak źle wpłynęła też na mnie. Przyczyniła się do tego, że i tak zobaczyłem, no moi koledzy jakieś firmy pozakładali gdzieś powierzać za granicę, a tu faktycznie ja mam tak pod górkę w moim życiu. Takich rodziców, koledzy się śmiali. Zacząłem mieć pretensje do Boga. Dlaczego moje życie tak wygląda? Nigdy nie miałem wakacji z rodzicami, nigdy nie wyjeżdżałem. Tylko raz byłem na kolonii może. Były pretensje. Dlaczego się rozwiedli? Dlaczego tak jest w moim życiu? Raki faktycznie chyba nie osiągają nic złego. Znaczy nic dobrego. Tak diabeł przyszedł. Niewinnie od horoskopów poprzez zasiał chwasta. Jak lew ryczący okłamał mnie. Na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w 2000 roku z kolegami upiłem się tak dosyta. Nie wiem jak, znalazł się długopis, nagle pod moją ręką kartka, napisałem list pożegnalny. Postanowiłem zakończyć swoje życie. Napisałem, wsadziłem za wycieraczkę samochodu kolegom i odeszłem szukać sposobności. Chciałem pod pociąg się rzucić, ale o tej godzinie pociąg nie chciał jechać. Pech. Autobus też nie chciał jechać. Tir też nie chciał jechać. Wiedziałem, że jak pod osobówkę się będę chciał rzucić, to może odskoczyć, źle mnie trafi, zostanę kaleką, a chciałem mieć pewność. Tir nie odskoczy tak łatwo, ani autobus, czy pociąg nie wyhamuje. Nie było sposobności. Szukałem, przyszło, jest, do Wisły się rzucić z mostu. Płytki, poziom wody, będzie pewność wysoko, na główkę, będzie spokój. W tym momencie, gdy szedłem na most Wisły, zatrzymał się samochód. Był to kolega z zerówki. On usłyszał jakiś głos, że ma szukać jechać Krzyśka do Wisły. On tego nie rozumiał przez wiele lat, co się wydarzyło tej nocy. Coś go wyrwało z łóżka w nocy i pojechał. I znalazł mnie w tym momencie. Tak jak Paweł Szazet znalazł Mirka, gdy wychodził z tego sklepu po tych trzech piwach, to ten kolega znalazł mnie, gdy chciałem iść na most. Zawiózł mnie do domu. Na drugi dzień zadzwoniła do mnie nieznajoma dziewczyna, powiedziała, chciała się ze mną spotkać. Jej nie znałem w ogóle. Spotkaliśmy się kilka razy, ona powiedziała, że nie możemy się spotykać, bo się mnie zakochuje, a ona nie jest gotowa na żaden związek. Ona nie rozumie tego, jakaś siła, jakaś moc kazała zadzwonić do... Znała bardzo dobrze moją kuzynkę, bo z nią pracowała, że do kuzyna Oli ma zadzwonić. Ona tego nie rozumiała. Co za moc jej kazała. Ta sama moc przyprowadziła Pawła Szarca do Mirka. Ta sama moc przyprowadziła tę osobę. Wtedy pomyślałem, jej, no pan stawia jakąś piękną kobietę na mojej drodze, a teraz zapije się na śmierć. Takie były moje myśli. Teraz to już się zapije na śmierć. W tym momencie ta kobieta do mnie powiedziała kilka słów. Do dziś nie pamiętam jakie. Coś na temat picia powiedziała.
Na drugi dzień przestałem pić. Odeszło wszelkie picie, wszelkie myśli samobójcze po pierwszym spotkaniu zostały zabrane. Zostało tak to jednym dotykiem. Pan mi podał dłoń. Zdarzyło się coś dziwnego. Odsunąłem się od wszystkich dyskotek, od wszystkich imprez. Koledzy pomyśleli, no zaświrował, zwariował. Przecież tam takie fajne rzeczy są na dyskotekach. Ale to zostało zabrane na kilkanaście lat. Moje życie kształtowało się inaczej. Zacząłem widzieć, że to jest złe. Zacząłem czuć obrzydzenie do alkoholu. Zacząłem widzieć, że ojciec od samego rana potrafi otwierać piwo, ten kawałek mosiądzu kręci. Jakie to złe rzeczy niesie. Nie sięgnąłem po twarde narkotyki. Dzięki Bogu, dziękuję za to. Uchronił mnie od tego. Ale Pan już mnie prowadził, przygotowywał. Mama znów wróciła do alkoholu po iluś tam latach. I tak to trwało pół roku w ciągu, w piciu. Kilka miesięcy odwyk kolejny, odwyk za odwykiem. Odwyk za odwykiem, znów przyjechała. Brat zaczął w tym czasie pić. Jako 12-letni chłopak już zaczął pić. W wieku 16 lat już popłynął długo. Narkotyki, wszystko poszło. Ojciec już tak bardzo poszedł w świat okultyzmu. Zaczął wierzyć wszystko, co wahadełku. Zaczął przychodzić z jakimiś słowami, że wahadełko powiedział, że go chce zabić. Diabeł go tak zaczął okradać, okłamywać. Zaczęło się niewinnie. Dobrze to naprawiłeś, pasowało. Ale zaczął okradać, okłamywać. Że my chcemy zabić. Takie siał spustoszenie diabeł. Chodził jak lew ryczący. Okradał, okłamywał. Za dużo sobie wziąłem obowiązku na swoje barki w domu. Opłat, bo zaczęły długi rosnąć. Brat, mama, ojciec zaczęli wszyscy pić. Zostałem sam z siostrą przy tym. Aż przyszedł dzień, gdy mama w pracy dostała zawał. Też była wypita. Wtedy szczerze dziękowałem Bogu, że to jest jakiś znak od Niego. Dziękowałem Bogu, że to jest znak chyba od Niego na opamiętanie dla mamy. Mama pojechała do szpitala, operacja na sercu, rehabilitacja tutaj w Ustroniu. Wyszła z rehabilitacji po 3 dniach totalnie znowu pita. Wtedy się załamałem. Zacząłem słyszeć takie dziwne, demoniczne głosy. Aż to zostawię wszystko, aż skończę ze swoim życiem. Aż się powieszę, będę miał spokój. Teraz będziesz miał dobrze, Krzyśku, zostaw to wszystko. Po co to bierzesz na swoje ramiona? Za dużo tego masz, zostaw to. Walczyłem przez piątek, sobotę. W niedzielę poszedłem nawet do warsztatu pracować, bo nie dawałem z tym rady. Cały czas jakieś głosy za mną chodziły. Zostaw to, skończ ze swoim życiem. Nie warto się tak poświęcać. Ale nie wiem dlaczego. Jakaś siła popchnęła mnie, żebym wieczorem pojechał do kościoła katolickiego na 20. Sam po mszy padłem na kolana. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Zacząłem wołać ze łzami w oczach. Jezu, ratuj. Daj mi jakiś mocny znak na opamiętanie. A żeby nie zrobił czegoś, co się Tobie nie podoba. Po 15 minutach wyszłem z kościoła, pojechałem do domu. W Barzanowicach słyszałem głosy. Teraz to drzewo, 140, dobra szybkość, ten lasek. Będzie pewność, trafisz i będziesz miał pokój. Ale jakaś siła nie pozwoliła mi skręcić. Usłyszałem, zawahałeś się niedobrze, ale jest jeszcze most kolejowy w Goleszowie. 150 z mostu będziesz miał pewność na tory. Ale znów jakaś siła nie pozwoliła tam odbić. Wsiadłem do domu, zadzwoniła do mnie pewna kobieta, którą nie wiedziałem, z widzenia tylko znałem, wiedziałem, o kogo chodzi. Dzwoniła do brata. Brat mi dał numer, podał telefon i mówił, że chce ze mną rozmawiać. Ja mówię, no ale jest niedziela, prawie 22, co ty chcesz ode mnie? Chciała ze mną porozmawiać. Jakoś tak nie wiedziałem, chciała przyjechać do mnie, myślę, no taki nieładny w pokoju, ale przyjechała. Zapytała mnie, weszła do pokoju, czy jestem osobą wierzącą. Mówię, no tak, co niedzielę do kościoła chodzę, nie? Tak mi kazali, szczególnie babcia kładła wielki nacisk z istennej, żeby chodzić do kościoła. Tak sobie myślałem, jak w niedzielę chodzę, to jestem osobą wierzącą. Odwiozłem ją, na drugi dzień spotkaliśmy się, jeszcze za kilka dni znowu i powiedziała mi takie słowa, czy wiesz, że tylko jest jeden pośrednik, jedno imię, które znane nam, że tylko w tym imieniu się możemy modlić. Że nie możemy się modlić do innych pośredników, stawienników, do jakichś obrazków, obrazów, czegośkolwiek tam. Jak to nie możemy? Przecież mnie to uczyli w kościele. Tak trzeba. A czy wiedzą, jak brzmią prawdziwe przykazania Boże? No powiedziałem. Nie, zapytała, czy przykazania Boże wiem, jak brzmią. Nie pytam Cię o katechetyczne. Właśnie, jakie Boże? No jakie to są? Przecież tak mnie uczyli. Pokazała mi, że faktycznie. Pokazano mi w Biblii, że nie można się modlić. Że te rzeczy nie dadzą nam odpowiedzi. To są rzeczy martwe. Te obrazy, te figury mają uszy, mają usta, nie mówią, nie słyszą.
że tylko w jednym imieniu przychodzi odpowiedź, że tylko jedno imię nam jest dane, imię Jezus. I tylko w tym autorytecie przychodzi odpowiedź. Wszelkie uwolnienie, bo Pan Jezus przyszedł na świat, aby nieść więźniom uwolnienie, wyzwolenie. Jakoś się nie mogłem z tym pogodzić, ale zaprosiła mnie, jak to powiedziała jednego wieczoru, z jej mamą do innego kościoła. Czy się nie będę źle czuł? No nie wiem, jak się będę czuł. No. Zobaczymy. Przyjechałem tu 2 lutego 2014 roku. Weszłem tam, do przedostatniej ławki usiadłem. Zobaczyłem, no faktycznie ten kościół inny. Nie ma tych obrazów, tak jak w moim kościele, złotem obklejonych za kilkadziesiąt tysięcy. Jest kazalnica, jest krzyż. Wtedy prowadził uwielbienie pastor Arek. Bardzo mnie to urzekło. Tego nie miałem w moim innym kościele poprzednim. Pastor Michał prowadził kazanie. Tak mnie to dotknęło. Nagle mówią, że koniec nabożeństwa. Myślę, jak to koniec? Ledwo się zaczęło, już koniec? A to 2 godziny minęło. W kościele katolickim 45 minut nie mogłem wysiedzieć. Schodząc tam na dół, zobaczyłem na dole braci i siostry, takich uśmiechniętych, takich radosnych. Jeden do drugiego mówi, co Pan w tym tygodniu dla Ciebie zrobił? Nie potrzebujesz jakiejś pomocy. Wow, niesamowite. Dlaczego oni są tacy życzliwi, tacy mili? Ale gdzieś zacząłem obwąchiwać, że od nich nie czuć alkoholu, jak w moim poprzednim kościele. Że tam było czuć, powiem tak, harę było, czuć taki smród tego alkoholu ze soboty. A tu od nikogo nie czuć tego. Ale dziwne było, że ani popielniczki nie ma przed tym kościołem, że nikt nie pali papierosa. Nikt nie zapala żadnych petów, nie widzę na ziemi. Zobaczyłem, faktycznie ten kościół inny, ale jaki fajny. Zostałem zaproszony drugi raz na Dni Skupienia Opamiętania w marcu, na sobotnie nabożeństwo. Zobaczyłem wielu ludzi. Potem jeszcze raz na nabożeństwo. Ale wiadomo, w domu się zaczęły ataki. Gdzie ty chodzisz? Do sekty, diabła? Co ty wyprawiasz? Załamałem się troszeczkę, no ale przecież tam tak fajnie tam wielbią Boga, tam jest inaczej, tak żywo wielbią. Tam faktycznie jest żywy Bóg, żywa relacja. Byłem załamany tym, gdzieś własnymi słowami wołałem, Panie, no ale co ja mam robić teraz? I wchodząc do kuchni w swoim domu, w tym momencie, gdy weszłem, usłyszałem w radiu, jak prezenterka mówi, że papież Franciszek dziś przesłał gorące pozdrowienia dla gorących wyznawców Jezusa Chrystusa z Kościoła Zielonoświątkowego. Pomyślałem, wow, to nie może być sekta. Skoro głowa Kościoła katolickiego przesłała takie pozdrowienia, to nie może być sekta. Zaczęły się dziać wielkie rzeczy. Pan posłał pierwsze ostrzeżenie. Nie spodobało się mi to. Pan słowem posłał do mnie, że muszę się odwrócić od starego życia. Że to życie mnie będzie ciągło w drugą stronę. Walczyłem z tym. Walczyłem, to słowo było tak żywe, tak dotykało mnie, dotyczyło całkowicie w każdym słowa znaczeniu mnie. Ale jakoś nie mogłem się z tym na szybko tak pogodzić. Przeciwnik przyszedł znów jak anioł światłości. Po 13 latach, gdzie nie wziąłem do żadnego alkoholu, zasiał ziarno. Przecież ta jedna lampka ci nie zaszkodzi wina. Ta jedna lampka przecież nie jest żadnym grzechem nawet. I spróbowałem. Potem przyszła druga, potem trzecia, potem whisky. Ale dzięki Bogu, że Bóg mnie szybko z tego opamiętał. Bo to jak mama mówiła, że jedno piwo to za dużo, a wiadro za mało. Zauważyłem to świecką wypowiedź, że to się zaczynało już robić za dużo. To jedna lampka wina już była za dużo. Ale Pan mnie z tego wyrwał. On przyszedł jak anioł światłości, a zaczął chodzić jak lew ryczący, zaczął okłamywać. To ci nie zaszkodzi. Szybko zakupiłem sobie Biblię katolicką, bo jakoś tak nie mogłem dowierzać, że dlaczego mnie w kościele tak uczono. Kupiłem 1000-latkę rekomendowaną przez kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II. Porównywałem, no moja Biblia tak samo mówi. Co jest grane? Dlaczego mnie tak uczono? Dlaczego tak? Dosyć szybko zacząłem pytać Pana, co mam robić, Panie? Jak moje życie teraz wyglądać? Otworzyła się mi, bracia mówili, Pan ci będzie odpowiadał słowem. No, jak słowem może odpowiadać? Otworzyłem Biblię i czytam. Wystarczająco długo spełniają zachcianki tego świata. Będąc w pijaństwie, rozpustach, biesiadach i tak dalej. Teraz już nie możesz. Wystraszyłem się tego. Jak to? Przewróciłem i słyszę, czytam. Nie można służyć dwom Panom. Być w niedzielę na nabożeństwie, a przez tydzień sobie hulać. Bo albo jednego Pana będziesz lubił, a drugiego będziesz okłamywał. Nie można służyć dwom Panom. Albo pójdziesz w pełni za Panem Jezusem, a On mnie wyrwał z wielkiego bagna. Albo będziesz się bawił. Albo tak jeden brat
Mówił, żeby nie robić z Pana Jezusa błazna, z Pana Boga. Dziś może wielu z was wyjedzie stąd. To, co przeżyło, Pan Jezus zasiał w wasze serca wielkie ziarno. Wielu z was może oddało życie. Ale też proszę, abyście też nie opuszczali tych osób, których Pan postawił na waszej drodze życia, bo one nie są przypadkiem. Sami możecie sobie nie dać rady, bo wiem, sam próbowałem coś po swojemu, ale diabeł przychodził znów jak leczący, próbował okłamywać. Wiem, że w społeczności jest siła, bo Słowo Boże mówi, gdzie dwóch albo trzech będzie lepiej, będzie łatwiej, a Pan Jezus będzie działał. Ale tak jak wczoraj pastor Janek mówił, spotkacie się z wieloma przeciwnościami. Wielu będzie mówić, co wy robicie, co wy wyprawiacie. W moim życiu tak samo było. Znajomy mojej mamy powiedział, co ty wyprawiasz, Krzyśku, gdzie tam chodzisz? Wielkie problemy z alkoholem. Powiedział mi, że udowodni mi. Udowodni, że Maria go wyswobodzi. Że Maria go uwolni. Każde rano pokazał mi, klękał przed radiem, brał różaniec i modlił się. On naprawdę to mocno wierzył. Płynęły łzy. On mi powiedział, że nie trzeba tam chodzić, bo wystarczy do Marii się modlić, powiedział. Że Maria go wyswobodzi. Że Maria go uwolni. Ze łzami w oczach naprawdę wierzył w to. Każde rano modlił się. Ale minęły 2 miesiące. Sąsiedzi go znaleźli z butelką wódki w łóżku nieżywego. W tym imieniu nie przyszła odpowiedź. Bo tylko imię Jezus jest nam dane. I tylko w tym imieniu przychodzi prawdziwa wolność, prawdziwe uwolnienie i tylko Pan Jezus wyswabadza. On przyszedł na świat, aby nieść więźniom uwolnienie, rozrywać wszelkie kajdany, wszelkie pęda. Tylko w tym imieniu, bo to imię nam jest dane w tamtych i we wszystkich przyszłych wiekach, aż do przyjścia Pana Jezusa. Tylko to imię nam jest dane. To imię nam jest dane. Tylko jeden jest pośrednik, jeden Bóg, Jezus Chrystus, nasz Król, Król Królów, Pan Panów. I był jeszcze jeden człowiek, sąsiad, który mieszkał 150 metrów obok mnie. Działy się straszne rzeczy. Mówi, co ty wyprawiasz? Nie trzeba Boga. Nie trzeba Boga. Przychodził do ojca, butelka wódki, przychodził jeszcze jeden sąsiad i dwili ze mnie. Dwili jak z małego dziecka ze mnie. Co ty wyprawiasz? Nie trzeba żadnego Boga. Ten sąsiad mówi, popatrz, ja mam 63 lata. Miałem 4 małżeństwa, 4 rozwody. Jestem po 3 zawałach serca. Niedawno, parę dni temu odebrałem wyniki badań. Mówi, lekarz sam powiedział, że mam wyniki jak u niemowlęcia. Aż był zaskoczony. Widzisz, nie potrzebuję żadnego Boga. Mówi, mogę pić, palić, bo tak robię, używam kobiet i nic mnie nie jest w stanie złamać, powiedział. Nic, żadna choroba, nic nie jest w stanie złamać. Wynik jak u niemowlęcia. 3 zawały mnie nie złamały. Mówi, ja potrafię kontrolowanie pić. Ja mówię, no tak, zaczynasz w piątek z ojcem, a kończysz we wtorek. Szczegółów się czepiasz. Mówi, pracujesz. No tak, ale ja już mam rentę. Dorabiam sobie dorywczo. Ja mówię, ale nie jesteś odpowiedzialnym pracownikiem. Będą cię potrzebować w poniedziałek. Nie czepia się szczegółów. Mówi, nie trzeba Boga. Ja potrafię żyć. Popatrz na moje wyniki badań. Nie potrzebuję Boga. Nic mnie nie jest w stanie złamać. Żadna choroba. Żaden zawał mnie nie był w stanie złamać. Ale minęło parę dni. Wylądował w szpitalu. Z wielkim bólem. Z wielkim bólem. Okazało się, że w ciągu paru dni jakiś najzłośliwszy rak. Nowotwór. Minęły 3-4 tygodnie. Odszedł z tego świata. Ale gdzie odszedł? Oto jest pytanie. Czy do wieczności, czy do piekła? Powiedział, że nic go nie jest w stanie złamać, że nie potrzebuje Boga, że w jego życiu Bóg jest niepotrzebny. Bo zawały go nie złamały, żadna choroba. Wystarczył miesiąc. Zadrwił z Pana Boga. Nic nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Uchwyćmy się mocno Jezusa. Nie dajmy się okradać diabłu, bo on przychodzi jak anioł światłości. Tak niewinnie, tak delikatnie. A zaczyna chodzić jak lew ryczący. Okrada, okłamuje, oszukuje. Ja dziś dziękuję, że dziś należę do Jezusa, że dziś jestem spod znaku Jezusa Chrystusa, a nie spod jakiegoś znaku raka. Bo to mój Jezus jest moim znakiem. To nie ten kawałek mosiądzu będzie decydował o moim życiu. To mój Jezus, mój Król, mój Pan Panów. On jest wielkim, potężnym Bogiem. On nie jest kawałkiem gipsu, mosiądzu. On jest żywym, realnym Bogiem. On naprawdę działa. I zrobił wielkie rzeczy w moim życiu. Wyrywał mnie z wielkiego bagna, postawił nogi na twardej skale. Zaczął odpowiadać na moje modlitwy. Zaraz przed nawróceniem prowadziłem warsztat, naprawiałem samochody. Tego dnia nie potrafiłem samochodu naprawić.
Wydawało się to zajmie 5 minut, nie mogłem sobie z tym poradzić. Zaczynałem już przeklinać, to było świeżo przed nawróceniem. Nie wiedziałem, co się z tym, nie dawałem rady. Pół godziny, godzina, dwie, odeszłem od tego samochodu. Nagle przyjeżdża do mojego warsztatu brat Romek. Przywitał się, co tam pan w tym dniu, jak pan ci rozpoczął dzień. No dobrze, mówię. Dobrze, a 2 godziny walczyłem z samochodem. Mówię, wiesz, może czy czasem ci się tak nie zdarza w życiu, że naprawiasz samochód, już by miał być naprawiony, a jednak się jakoś go nie daje naprawić. Coś się dzieje, że się nie daje. A ja mówię, no czasami się zdarza. 2 godziny walczyłem przed chwilą, a tu mówię, że czasami się zdarza. Mówi, wiesz, Krzyśku, czasami wystarczy tu się pomodlić, zawołać w tym jednym imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, a on ci odpowie. Zapytałem, tu w tym warsztacie z takimi rękami? Tak, Krzyśku, jeśli ze szczerego serca zawołasz do Pana Jezusa, on ci odpowie. Ten brat, myślałem, czemu mnie podglądał pod oknem, ale zobaczyłem przez dziurkę klucza od drzwi, zobaczyłem, że on wyjechał. Pojechał. Podeszłem do tego samochodu, tak pomyślałem, Panie Jezu, jeśli ten brat faktycznie ma rację, pomodliłem się krótko. Poprowadź moje dłonie. Daj mi siłę. Podziękowałem. Podeszłem do samochodu, trwało to 2-3 minuty. Aż byłem w szoku, myślałem, to nie moje ręce. Taki jest nasz Pan, jeśli ze swojego serca zawołamy. I Pan też postawił na mojej drodze moją żonę. Bo wiele lat modliłem się do różnych figur, obrazków, w innym imieniu i nie przyszła odpowiedź. Nie przyszła odpowiedź. Ale gdy się nawróciłem, zawołałem we właściwym imieniu. Minęło tylko parę miesięcy i Pan postawił na mojej drodze życia dziewczynę, narzeczoną, a dzisiaj żonę, wspaniałą żonę. I dziękuję Bogu za nią, bo Pan odpowiada, jeśli w tym imieniu będziemy wołać. I dziękuję Bogu, że tak mnie wyrwał z tego złego życia, w którym tkwiłem. Od małego dziecka wpajano takie wartości. Roczne dziecko, butelka wiśniówki, tak na słodko, żebyś nie zraził. Dziękuję Bogu Najwyższemu, memu Królowi. Amen.